Cześć, tak jak obiecałem, co tydzień spotykamy się w niedzielniku sportowym. W tym tygodniu wydarzyło się kilka takich dość ważnych rzeczy, więc co? Zaczynajmy. PZPN-ie odbyły się wybory na prezesa PZPN-u. Nowym prezesem został Cezary Kulesza i czy to dobrze, czy źle, to ciężko w sumie ocenić. Jednak czytając komentarze i używając mózgu, coś nie jest to częste, można wywnioskować, że jest to kandydatura takiego Grzegorza Lato 2.0. Udeczka, bo gość nie to, że nie ma kompetencji, ale na przykład zna tylko język rosyjski, co może świadczyć o tym, że prędzej czy później niestety doczekamy się tego Czerczesława w kadrze. Jest też przedstawicielem klubów, a także takim jakby wysłannikiem, nie wiem, współpracownikiem tajnym, lobbuje na korzyść Mioduskiego za Mioduskim. Są dość blisko i ta kandydatura może być kilkoma latami wstecz. Nie wiem, czy będzie lepiej niż Zabońka, ale na pewno będzie śmieszniej, bo to jest pewne. Bo tak jakby ta piłka nasza cofa się teraz do ery tych leśnych dziadków, tego gadania przy wódeczce, zero programu, planu. Ale nie było między czym wybierać. Wybrali ci, których Kulesza przekonał i namówił, więc co my możemy? Drugą rzeczą, która się wydarzyła w tym tygodniu, były powołania, bo bodajże w poniedziałek Paulo Souza rozesłał powołania. W sumie nie ma większych niespodzianek, oprócz tego, że powołał Zalewskiego, co spełniło oczekiwania kibiców i na pewno, jeżeli Zalewski zagra chyba 4 mecze w kadrze, to już nam go Włosi nie ukradną, a my będziemy mieć pożytek z tego zawodnika. Co zadziwia w tej kadrze, to na pewno powołanie dla Kownackiego, no bo chyba najwyższy czas dać sobie z nim spokój, bo to nie jest zawodnik dla kadry, za dużo tej kadrze nie daje i warto może przetestować kogoś innego. Na pewno to jest takie średnie powołanie. Jest chyba w kadrze też Szymański, który nie pojawił się na Euro, więc jakby Souza przemyślał tę sprawę. Brakuje troszeczkę kogoś z ekstraklasy, na przykład Cebuli. I jakby widać, że selekcjoner niechętnie zerka na polską ligę. Ale ta kadra, te powołania nie są złe. Nie są złe, może coś ugramy na tych meczach reprezentacyjnych. Raków i Legia też zagrały w lidze, w swoich ligach. Raków w lidze konferencji wygrał z belgijskim Gent 1-0. Także dobry wynik jak na zespół z Częstochowy. Natomiast Legia na trudnym terenie zremisowała ze Slavią Praga 2-2 i o tym, czy zagrają w Lidze Europy, będzie decydował mecz w Warszawie, więc są spore szanse, że uda im się to wygrać i nie będzie tak źle w tym roku. Również wczoraj miał miejsce taki powrót do Ekstraklasy, gdyż Kamil Grosicki zadebiutował na boisku Pogoni Szczecin. Dzisiaj dopiero nastąpiło podpisanie kontraktu. Grosicki będzie zarabiał 2 miliony rocznie, więc ładne pieniążki. A dla Pogoni będzie to na pewno lepsze wzmocnienie niż Podolski dla Górnika Zabrze, bo Grosicki jest i młodszy, i szybszy. No, Pogoń na pewno na tym skorzysta. W sobotę też wystartowała włoska Serie A. Udało się rozegrać mecze, co jest sukcesem. Reprezentanci kraju Mistrza Europy dobrze się spisali, zanotowali asysty czy Belotti bramkę. Mistrz kraju Inter wygrał na inaugurację okazale, bo 4-0 z Genoą. Niestety Buxa nie zadebiutował w Serie A. No i cóż jeszcze? Dobry mecz, ciekawy, postrzelali chłopaki. A to, co się będzie działo w przyszłym tygodniu, na pewno opowiem. Więc zapraszam do łapkowania, subowania, komentowania. I coś miałem powiedzieć? A, i do słuchania podcastu, bo wrzuciłem w piątek chyba i tam ma tych wyświetleń
Więc zapraszam serdecznie i do następnego.